Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Terrarię w sezonie trzecim. Dzisiaj będziemy walczyć z Pumpkin Moonem oraz jest jeszcze taka jedna specjalna rzecz, która uruchamia się wtedy, kiedy osiągniemy 15 falę właśnie w tym Pumpkin Moonie i to będzie cel naszego odcinka. Żeby tę rzecz sprawdzić, żeby tam dotrzeć i żeby wszystko nam się udało. Tak na początku powiem, że starałem się usunąć Crimson z oceanu, bo wielokrotnie, bardzo szybko mi tutaj wszystko, całe miasteczko było pożerane przez to skażenie. No i zdecydowałem się ostatecznie też wykopać tutaj dziury. Mam nadzieję, że to w jakimś stopniu powstrzyma. Mam nadzieję, że na dobre rozprzestrzenianie się Crimson. A co do pomysłu, który zwyciężył, był pomysł, który był pisany przez naprawdę wiele osób, żeby zrobić na środku księżyc, gdzie jedna połowa to ryjek z Pumpkin Moona, a druga połowa to ryjek z Frost Moona. I pomysł naprawdę spoko, też dziękuję za wszystkie propozycje, również te z wszelkiego rodzaju księżycami lub jeszcze coś bardziej oryginalnego. Ktoś na przykład proponował ikonki bossów i to też było całkiem spoko, ale uznałem, że za bardzo czasochłonne. No i to pasuje już do tego, co tutaj stworzyłem. No i tak jak wspominałem, bardzo dużo osób podawało ten pomysł, dlatego zdecydowałem się wyróżnić osobę, która napisała pierwsza, żeby nie było sytuacji, że ktoś napisał, a ktoś ściągnął i zostanie wyróżniony. Pierwszą osobą, która napisała ten pomysł, był użytkownik TheCombax, więc bardzo dzięki. Tutaj twój pomysł został zaimplementowany na arenkę. No i dobra, jeśli chodzi o samą przywoływaczkę Pumpkin Moona, czyli Pumpkin Moon Medallion, to potrzebujemy dyni i dynię oczywiście można kupić u Dryady. Zasadziłem, żeby tutaj nie tracić już czasu, bo trzeba bodajże 30 dni na jedną przewojewaczkę. Wykopię, co tutaj będę mógł i nie wiem, czy będę więcej potrzebował bić ten event. Mam nadzieję, że nie, ale to się jeszcze okaże. Mam 52 dynie i być może jeszcze tu byłoby tego więcej. Myślę, że na razie tyle wystarczy i możemy sobie zrobić... Gdzież to możemy sobie zrobić? Aha, wiem, uciekły mi niestety... Ektoplazma mi uciekła, bo trzeba dokładnie 5. Możemy sobie zrobić medalion Pumpkin Moon, tak jak to w sumie zawsze było. I za chwilkę będzie noc, więc już powoli będziemy przystępować do bicia. Tak tylko jeszcze powiem, że wszystkie potki zebrałem, będziemy bili za pomocą maga. A tutaj w magazynie pozmieniałem skrzynki, bo uznałem, że skoro mam takie ładne, to czemu by ich nie użyć? Wydaje mi się, że prezentują się całkiem spoko, mimo że tak nie do końca pasują do miejsc, w których są. To jednak wyglądają ładnie i skrzynki bardzo mi się podobają. No dobra, to chodźmy w takim razie już na ten, na arenkę. Mam nadzieję, że walka mi przyjdzie po... pójdzie po mojej myśli. I jedyne takie tutaj zagrożenie, które wyszaiłem, to to, że platforma jest na tyle długa, że mogą się tutaj respić przeciwnicy. Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej i że ci najważniejsi będą lądowali tam na dole i że nie będzie żadnego problemu. Wszystko sobie jeszcze potestujemy, bo jak mówię, pewności nie mam, nie testowałem. Teraz tak naprawdę będziemy walczyć z Pumpkin Moonem po raz pierwszy. Czy wszystko mam? Raczej główkę bierzemy na damage, bo chcemy jak najdalej dojść, ale nie wykluczam używania heala. Jeszcze też mogę wspomnieć, że zdecydowałem się wziąć Soul Ring Insignia z naszej cesarzowej, ponieważ wiele osób mi pisało, że może zastąpić ona spokojnie buty i będziemy też szybciej latali, więc może się to bardziej przydać. Czy łykać poty? Myślę, że mogę łykać już poty, żeby tam, wiecie, wszystko sobie zrobić. Biorę tylko te dwie stacyjki, reszta mi się na razie nie przyda, bo nie gram tymi klasami. Co do Summona, to zdecydowałem się wziąć spotki, dlatego że kotek nie ulepszyłby się na kolejny poziom. Spotki mogą robić robotę i postaram się bić z Razor Blade'a. Zobaczymy, jak pójdzie. Arenkę też już uruchomię. No i jest już sztos. Wydaje mi się, że będzie to pomyślne bicie. Trzymajcie kciuki. Ja też trzymam kciuki, nawet takie u nóg. I startujemy Pumpkin Moona. Pierwsza faza te. Oczywiście strachy na wróble. Jak widzimy, faktycznie niektóre spadają z góry. Tych na dole nie ma aż tak dużo, no niestety. To będę trochę zawiedziony, jak na przykład Morning Woody nawet tam nie będą wpadać. Więc mam nadzieję, że chociaż te najważniejsze, najważniejsi przeciwnicy, ci mini bossowie, że tak mogę powiedzieć, będą się respić na dole, bo w przeciwnym razie okaże się, że arenka dosyć średnio funkcjonalna, że tylko platforma się przydała, a sama arenka nie. A może to zmienili w jeden... O! Jest już, jest już. I gdzie się pojawił?
Proszę, żeby na dole. Żeby... O, jest na dole, dobra. No to chociaż niech pułapki robią robotę w przypadku Morning Woodów, bo tak to widzę, że słabo jest. Dużo przeciwników w respisie poza pułapkami. No nic, mogę jeszcze sobie postrzelać tutaj na dół. W razie czego jeszcze mogę używać w ogóle tego przedmiotu. On jest o tyle fajny, że przechodzi przez bloki, co zresztą sprawdzaliśmy. Więc w jakimś stopniu też się przyda, kiedy nie będziemy chcieli... znaczy, kiedy pułapki będą nam blokowały po prostu. O kurde! Wzleciały! Aaaa! Wdrapały się! Normalnie wdrapały się po pułapkach. I jest pumpkin pierwszy. Nie wiem, którego przedmiotu najlepiej używać, więc patrzmy po DPS-ie. Tu widzę, że nawet 3000 da się wycisnąć spokojnie. Razor Blade też innych przeciwników namierza, pamiętajmy. A taki Laser Machine Gun na pewno się skupi na jednym celu. No i bije całkiem spoko. Zobaczcie, po 4000. O, już widzę, że gwiazda programu tutaj wkroczyła. Bardzo szybko tego Pumpkinga zabiliśmy z Laser Machine Guna, aż się zaskoczyłem. No bo też te inne nasze przedmioty namierzają, ale też mogą namierzać nie tych, co chcemy. No to też taką wadę tutaj wyczuwam. No zobaczcie, nawet teraz chcę bić Morning Wooda i niestety mi na przeciwników idzie. Dobra, no to Laser Machine Gun brzmi spoko. Też Betsy's Wrath możecie zauważyć w moim eku, bo uznałem, że może czasem jakbym obniżał im defense, to dawałoby to fajne efekty. Jesteśmy przy 9 fali tak w ogóle. O, jest też relikt. Wcześniej mi nie wyleciał? Nie zauważyłem. Możliwe, że wyleciał. Tam też wyleciał ten relikt. Mam nadzieję, że nie zniknie do końca nocy. Dobra, 10 fala. Niedźwiedź chrapie, że tak powiem. No i kolejny relikt. Jeszcze jest pewnie pet. To peta będziemy chcieli zdobyć, co? Mam nadzieję, że się uda. Dobra, może zajmijmy się tym na dole drewienkiem, Morning Woodem. O, zabite. Tu jeszcze jest kolejny. Nie wiem, czy się tam tepać i narażać się na oberwanie od pułapek, czy nie. Chyba lepiej nie. Widzę, że tu się zrespił nie tam, gdzie powinien. No to troszkę się zawiodłem na funkcjonalności mojej areny. To muszę przyznać, że liczyłem na więcej trochę. Więcej się spodziewałem, że będzie robiła. Robiłem na podstawie moich poprzednich aren. I tak średnio wyszło. Być może dlatego, że powinienem zrobić w zasięgu mojego ekranu, a nie taką dużą. No ale przyczyn można się doszukiwać. Tak naprawdę widzę, że dużo przeciwników nawet się respi jakoś od góry, lecąc do mnie. No, przykre to trochę, bo się bardzo napracowałem, a tu wyszło jak wyszło. O! Coś tutaj się pojawiło. Coś się pojawiło. Aha, zmienili grafiki. Jack o' Lantern. Kurde. Wiecie co, nawet nie mamy połowy nocy, a już jest 13 fala. Banał z tego Pumpkin Moona. Muszę przyznać, że jestem tak mocny, że nie ma mocnych. Naprawdę. Tylko z HP może być krucho czasem, więc może za chwilkę się uzdrowię jakoś. W sumie potek wleci. To nie ma tragedii. Pocisko. O, jest jakaś świeczka. Candle, dobra. To jest chyba ten Petit Mount. Nie wiem, zobaczymy. Jakaś w każdym razie świeczka wypadła. No i mamy 14 falę, więc niewiele brakuje. I chcę ubić... Ojojojojoj, może się jeszcze uzdrowię. Chcę na pewno bić Morning Woody dla rzeczy, które mogą wylecieć na Summonera. Też weźmy właśnie to pod uwagę, co z jakich przeciwników wylatuje. I w ogóle Horseman's Blade bodajże jest do Zenifa. Też warto wziąć to pod uwagę. No a tak to nie spodziewałem się, że akurat Laser Machine Gun tak bardzo mi się przyda. Muszę przyznać, że ta broń to tutaj pozytywne wrażenie na mnie wywarła. No i mamy zaraz 15 falę, więc będą pumpkingi. To nie wiem, czy mam iść do Morning Wooda, ubić go. Może zmienię sobie. Wszystko leci nie tam, gdzie powinno. Przykre. Bardzo przykre. Dobra, to ubijmy go. Może coś tam zabije z tych Morning Woodów. O, trofeum wypadło, super. Będzie od razu. Chociaż akurat o trofea i rzeczy tutaj z Pumpkin Moona i Frost Moona to nie mam, tak mi się wydaje, nie mam za bardzo co się martwić, bo teraz jak jestem w 15 fali i się tylko punkty liczą, no to szansa na drop jest bardzo, bardzo zwiększona i raczej tutaj bezproblemowo. A to przebija? Tak średnio. Tak średnio bym powiedział. Bo tak średnio bym powiedział, no. Bum, bum, bum. Cyk, cyk. Też nie wiem, czy ci przeciwnicy mają odporność na tego debuffa. Mam nadzieję, że nie.
Dobra, teraz mam na heala. Jestem w trybie healującym. Jakoś ten heal nie idzie aż tak super, a nie no, w sumie jest okej. No nie wiem jak daleko zajdę, ale tak naprawdę cel osiągnięty na ten odcinek. I co dokładnie się odblokuje, zobaczycie o 4:30. Wystąpi komunikat i wszystkiego się dowiecie. Wszystkiego będziecie już pewni. Podpowiem tylko, że to jest coś, o czym mogliście wiedzieć z poprzednich wersji. Do tego też się cieszę, że w taki sposób to wprowadzono tutaj. No, a co dokładnie, to jeszcze nie zdradzam. Czy chcę jeszcze jakieś dropy? Morningwood ma mi dać na Summonera rzeczy i to właściwie tyle. Nic więcej chyba bym nie oczekiwał tutaj. Mogę bić sobie Pumpkingi, ale czy mi to da coś specjalnego? Raczej nie. O kurde, żebym też nie zginął. O, zwłaszcza... Oj! Zwłaszcza widzę, że te kosy mi dużo zadają. To teraz tryb healujący. Nie, 250! I platynę! Platynę wywaliło. Ajajaj, a też mnie ciekawi, czy możemy się teleportować pylonami, kiedy jest Pumpkin Moon. Chociaż platyna, to tam co tam platyna. Oj, patrzcie, nie mogę się teleportować pylonami. Ha! Śmieszne. No niby to jest event, ale... Kurde, to tak z Blood Moonem. Blood Moon na przykład da się teleportować, a tu jest Pumpkin Moon i się nie da, bo niby inwazja. I co, jaką teraz się dostać na arenkę? Jedyny taki sposób, który wydaje mi się w miarę fajny, to użyć muszelki. Ale naprawdę z tym co teraz tutaj się stało, to się zawiodłem ostro. Co tu się dzieje, to jest nie do opisania. Naprawdę, co tu się dzieje? Dobra, przeteleportujmy się na kolejny, na drugi ocean. Na kolejny. Zabrzmiało, jakby miało być więcej niż dwa. No i możemy coś tutaj ubić z tych Morningwoodów, bo wydaje mi się, że nie wyleciało mi to, co chciałem. Aaa, idźcie, Master Mode i hity trzy razy, kurczę, mocniejsze. To jest przepis. I mamy zaraz 4:30, to patrzymy, Pumpkingi zaraz odlecą. I mamy informację, że dusza Halloween tutaj wypełnia nasze powietrze, świat. I nie bez powodu jest taki komunikat, bowiem teraz przez jeden dzień, czyli też noc, będziemy mieli Halloween i wszystko, co z nim związane. Zostało to wprowadzone właśnie dlatego, żeby gracze mieli możliwość wypełnienia bestiariusza. No i oj, tego itemku nie widziałem. No i żeby po prostu móc też zdobyć rzeczy poza, że tak powiem, tym eventem. Nie trzeba czekać teraz do tam października, żeby mieć Halloween, tylko można zrobić Pumpkin Moon, dojść do 15 fali, no i cieszyć się tym eventem. I wiecie co, żeby nie marnować czasu, spróbujmy sobie w takim razie powypełniać bestiariusz w następnej części odcinka i tylko pokażę to, co jest tutaj, czyli widzę bicz na Summonera, prawdopodobnie gorszy od kalejdoskopu, który już miałem okazję zobaczyć. Tu jeszcze widzę, wow, Tree Mount, Witch's Broom. O cholera, trochę tych dropów jest. Później sobie zobaczymy, trofea też tutaj zagościły, miło. No i po kolei, widzieliście już pewnie, że był króliczek nowy, ten slajmowy i chyba go nie odblokowałem? Czekajcie, to był slime czy królik? Chyba to był slime. No właśnie, jest tutaj slime halloweenowy. Z tego co wiem, to są jeszcze zombiaki i bardzo dużo osób, gdy wyszły jakieś spoilery do 1.4, to myślało, że te zombiaki są wprowadzone, mają zostać teraz wprowadzone, że to jest jakby nowość w 1.4, a to nieprawda, bo na przykład tam zombiaki, które przypominają Supermana czy innego mena, po prostu już były dawno w evencie halloweenowym. Też nie możemy zapominać, że NPC-ci sprzedają nowe przedmioty. Wiecie co zrobię może w ten sposób, że pójdę do jakiegoś miejsca podziemnego, czyżbym tu nie miał wystarczającej ilości NPC-tów? Zgadza się. No to teraz. Bo na przykład niektóre zombie się respią wtedy, kiedy się zejdzie pod ziemię. Tylko pytanie, czy spotkam takich zombiaków, jak jestem na hard mode i mam o wiele większe szanse na innych przeciwników. Też są biomy, nowe teksturki, many, takie ciasta, duszy. No i lizaczki oczywiście, lizaczki zamiast serduszek. Gdzieś tu grała muzyczka, sama muzyczka cave'ów, jak tak sobie podszedłem. Może to jest dobry trop. O! Żeby respiły się zombiaki.
Chociaż też jestem w mieście, to jeszcze Peace Candle jest. To też może być zmniejszony spawn rate. Dajmy na to tutaj, jest zwykły biom kajwiasty i powinny mi się niby te zombiaki pojawiać, ale jak często to już jest indywidualna kwestia. Nikt nie mówi, że na przykład tam, gdzie jest Crimson, nie mogą się pojawiać, ale pewnie szansa jest zmniejszona, bo dużo innych przeciwników się tak będzie do mnie pchało bardziej. Brnę już trochę za daleko. Nie wiem, może powinienem rozstawić sobie Water Candle i Battle Potion wypić, żeby zrespiło mi się. No świetnie, Mangi, świetnie. No i też troszkę głupio, bo mi NPC-ci poumierali, niektórzy ważni w Halloween. W takim razie wykorzystajmy tych, którzy jednak się ostali, żeby tutaj jednak coś pokazać. Na pewno Clofier. Na pewno Clofier ma nowe jakieś ubranka. Czy Clofier żyje? Clofier żyje, ma się dobrze. Ma się dobrze tutaj. Co ciekawe, jakoś nie planowałem, bo on tu mieszkał, ale jak się wprowadził. Mamy strój Guya Fawkesa, właściwie maskę, a także ubranko Clofiera. Jak ktoś chce, może sobie kupić, zabawić się w wysadzacza. Co jeszcze? Czy Painter coś sprzedaje halloweenowego? Raczej nie. Driada sprzedaje swój kostium, który zawsze mi się podobał, jednak gdzieś tam była ta sympatia dla tego kostiumu. Nie no, oczywiście. Sio mi stąd, nie chcę tego. Witch Doctor za to oferuje nam taki garnuszek. Garnuszek może sobie użyć jako dekoracji, albo można coś w nim gotować, jakby ktoś chciał. To jest do wyboru, do koloru, na pewno gdzieś sobie taki zostawię. Może gdzieś go jeszcze jakoś wykorzystam. U Die Tradera, kostium Die Tradera. U Arms Dealera, kostium pielęgniarki. Bo tak, z niewiadomych przyczyn właśnie on sprzedaje ten kostium, co pozwala coś tam, no może delikatnie sugeruje ludziom. I wcześniej to była jedna z tych sugestii, że jednak pielęgniarka i Arms Dealer się lubią. Teraz już to nie ulega żadnej wątpliwości. O! Jest królik. Królik, który udaje slajma, ale nie wiem, czy on ma swoje oryginalne... O, ma. Tutaj, no dobra, no to odblokowaliśmy, miło, bardzo miło. Nie, nie skacz! Twoje życie jest cenne! Nie rób tego, nie rób tego! Nie! Jak ktoś jest fanem gogli, to takie może kupić u steampunkerki za jedyne... W sumie nie wiem ile, bo teraz to jest różnie. Ale w każdym razie można sobie ponosić gogle, jak ktoś lubi. No i oczywiście są przeciwnicy typowo w nocy. Spróbuję sobie takich znaleźć. O, jeszcze mamy informację o zwycięstwie. Na pewno kruk jest jakiś, ale zresztą możemy nad biomie cmentarnym też go dorwać, więc tutaj do wyboru, do koloru. O właśnie, jest Hopsin Jacket jakiś. Tutaj próbuję. No i szukamy jeszcze innych przeciwników. Już mamy slime odhaczonego, fajnie. I oczywiście nie możemy zapominać o tym, że goodie bagi się robią. Może na koniec sobie je otworzymy. Za to już widzę oczko kolejne. No i goodie bagi zbieramy. Zombiaczki. O, jest zombiak Superman, ale go bardzo szybko zabiłem. Jeden z tych, którzy byli brani. Tutaj kruk jeszcze. Którzy byli brani za stwora z 1-4. O, no właśnie, Superman. Mamy Supermana pielęgniarka. Zombiak pielęgniarka. I chyba jest jeden taki nowy stwór związany z Halloween. Mianowicie oko, które jest przebrane za sowę, jeśli dobrze to rozumiem. Tak jak to było z królikami i slajmami, tak zrobili jeszcze z sowami. Za to wszystkich pozostałych przeciwników z nocy powierzchni mamy. Też męczarnie z tymi przeciwnikami, którzy mają się pojawić w jaskiniach zombiakami, o czym już w sumie wspominałem. O, jest! Owl Eye tutaj był. Możemy sobie go zobaczyć w bestiariuszu. Nowy... Oj, nie było? Eye. O, jest, Demon Eye. I Owl Eye, bo jest, można powiedzieć, właśnie sową. Więc fajnie, że udało się odblokować. Mamy 86%, bo jeszcze nie zapominajmy, że... Znaczy ja przynajmniej, jak sprawdzałem ostatnio, to miałem 81% i sporo też przybyło przeciwników z Pumpkin Moona. To chyba nie mam co robić na powierzchni. Myślę, że wracam do podziemi. Oprócz jednej takiej sytuacji, mianowicie tu jeszcze mamy do kupienia. Przyszedł specjalnie Wizard's Hut. Jakby ktoś chciał, nie wiem,
porze tutaj gdzieś. Tak naprawdę do końca tutaj eventu halloweenowego zostały mi tylko 3 minuty. Nie spodziewam się rewelacji, jeśli chodzi o tych przeciwników, ale być może uda mi się pokazać chociaż jednego. Zobaczymy. No, jeśli tak się będzie to respiło, to będzie słabo, bo to oznacza, że będę musiał się sporo męczyć nad szukaniem. Po prostu. Oczywiście, jak ktoś nie chce bić Pumpkin Moona, docierać do 15 fali, to może sobie po prostu przestawić zegar w komputerze. Będzie to działać w dalszym ciągu. Nic mi nie było wiadomo o tym, czy nic mi nie jest wiadomo o tym, by było to zmieniane jakkolwiek. Też warto to wiedzieć, ale skoro dodali tak to do gry, to i tak fajna opcja, nie trzeba się męczyć zmienianiem godziny i nie wiem, wtedy jeszcze ci mówi przeglądarka Chrome czy jakakolwiek inna przeglądarka, że jest jakieś włamanie na twoim komputerze i nie chce cię przepuścić dalej, póki tej daty nie ustawisz. Chyba już tych szkieletów nie będzie. Wiem, że używam słowa szkielet i zombiak zamiennie, ale wiecie, o co mi chodzi. Mam taką przynajmniej nadzieję. A były szkielety, tylko akurat nie ta odmiana. Szkoda trochę. Zobaczę, co tam mam. Czy jest jednak coś jeszcze? No i mamy informację, że Halloween już się skończyło. Powiedzcie, co sądzicie o tym pomyśle. Moim zdaniem bardzo fajny i już mogliście się domyślić, ale analogicznie jest z Frostmoonem. Czyli po ubiciu Frostmoona aktywują nam się święta, a tam jest troszkę więcej do roboty. Dlatego na pewno trzeba będzie parę razy sobie dotrzeć tam do chyba też 15 fali. Muszę sprawdzić. Mamy też goodie buggy i wyleciał mi jakiś strój Pixie. Albo został zreworkowany, albo to jest coś nowego. To jest coś nowego? Ciekawe, nie było na pewno. To było, no i jajka, żeby bić gajda. Kto chce bić gajda? Chodźmy bić gajda. Gajda, najlepiej gajda. Szkoda, że po jeden. Nie, Tavern Keep, ja ciebie lubię akurat. Nie wiem, czemu tak podchodzisz. Dobra, wszystkie jajka poszły. I skoro to koniec Halloween, to spójrzmy sobie jeszcze na to, co dostaliśmy. Tylko dotychczas Beach widzieliśmy, aż sobie muszę sprawdzić, czy nie ma przypadkiem więcej dropów, ale i tak dostałem więcej niż mogłem się spodziewać. To może po kolei. Pumpkin Scented Candle. Przywołuje zaklętego, przeklętego Jack-o'-lantern. Lightpad, kolejny lightpad, ale fajnie kręci główką. Fajny i może nawet więcej oświetla niż nasza księżniczka, chociaż no nie wiem, chyba tak samo, na to samo wychodzi, dalej na pewno od nas. Taka alternatywa może komuś do wyglądu bardziej pasuje niż lalka Barbie. Tutaj mamy Mounta, nadzieja przyszła, Mounta, drzewo, przeklęte drzewo, ale ujeżdżamy drzewo, ale bardzo fajne ma korzenie, śmiesznie rusza, jak taka ośmiorniczka nawet można powiedzieć. Szkoda, że te Morning Woody nie ruszają tak tymi swoimi korzeniami. Fajnie to wygląda, dosyć szybki. I czy ma jakieś specjalne zdolności, typu nie wiem. Na razie tylko widzę, że jest jakąś alternatywą kolejną dla jednorożca. To znaczy się przyspiesza i to właściwie tyle. No raczej nie ma. I ostatni, czyli Witch's Broom. Tutaj miotła czarownicy, która... Co nam zapewnia? Miotłe czarownicy, kurde, ciekawe, czy to ma jakieś limity. Ja wiem, że mam teraz item, ten Soul Ring Insignia i nie wiem właściwie, czy to będzie działać. Sorki teraz za zawalone EQ. Nie mam za bardzo, albo w sumie leprekauna wywalę, po co mi to. Tutaj w ten sposób by się to przedstawiało, jeśli chodzi o mounta. Mamy movement speed, jeśli chodzi o te miotłe 41-42, a tak na skos to nawet 58, no i nie wiem, czy ma jakieś specjalne zdolności, nie ma tam za bardzo wzmianki o tym. Za to jeśli chodzi o statek piracki, no to od razu widzimy różnicę. Statek piracki dalej, bez konkurencji, super się sprawdza. No a miotła na pewno będzie dla tych, którzy wolą troszkę innego mounta. Myślę, że i tak fajnie, że coś takiego dodali. Statek piracki dalej OP, tyle w temacie. No jeszcze Cyborg przyszedł, bo Cyborg też miał tam swój strój, ale już nawet nie pokazywałem. Zamiast Duke'a mogę dać na przykład tutaj Morning Wooda i mogę dać
Pumpkin Relic, ale się jeszcze zastanawiam nad tym wszystkim, czy na przykład Empress of Light nie przenieść gdzieś na górę. Tu mam jeszcze Fishlona, no to mogę to jakoś też pozamieniać, szczerze powiedziawszy. Tu mam trofeum Pumpkinga, więc trofeum leci tutaj. Czy mam trofeum od Morningwooda? Raczej nie, a te pety to znamy, to nawet nie będę pokazywał. Szczerze, to nie wiem, czy zamierzam robić więcej odcinków związanych z Pumpkin Moonem, bo tak w sumie to wszystko już prawie zdobyliśmy, jedynie trofea trzeba zdobyć, rzeczy na Summonera trzeba zdobyć, na przykład zbroję, którą pamiętamy z Puki Armor, dostało zresztą buffa i teraz nie jest porównywalna do Tiki Armora, a jest po prostu lepsza z tego, co mi wiadomo. No właśnie, tu jeszcze jakieś meble, w każdym razie wypadałoby sobie zrobić jakiś, zdobyć akcesoria na Summonera wypadające z Morningwooda. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak się pożegnać. Dzięki wielkie jeszcze raz. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do usłyszenia. Pa, pa!